chciałbym bardzo serdecznie podziękować gospodarzowi turnieju rozgrywanego w Postołowie, panu Williamowi Siwkowi za goszczenie nas na tym pięknym polu. Za utrzymanie tego pola w tak doskonałych kondycji, w tak trudnych warunkach atmosferycznych, które były tutaj w ciągu ostatnich dwóch tygodni. I chciałbym zaprosić pana Williama tutaj na podium, ponieważ mamy małą pamiątkę, którym dziękujemy za współorganizację tego turnieju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na pewno znajdziemy godne miejsce. Nam z kolei było bardzo miło gościć państwa. Mam nadzieję, że zarówno pogoda, jak i pole odpowiedziało państwa oczekiwaniom. W konkursach specjalnych Longest Drive wygrała pani Elżbieta Palac. Konkurs Nearest to the Pin wygrał Roman Glebko. Teraz przejdziemy do wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach. W kategorii seniorów najlepsze miejsce wśród pań brutto uzyskała pani Elżbieta Palac. Teraz kategoria netto. Trzecie miejsce netto zajął Jan Morański. Drugie miejsce Antoni Klimek. I wreszcie pierwsze miejsce kategorii netto pan Gregor Piecha. I wreszcie w kategorii brutto. Tytuł drugiego wicemistrza Polski wywalczył Wiesław Kapra. Tytuł pierwszego wicemistrza Polski po dogrywce na trzech dołkach wywalczył Bogusław Bil. Jeszcze pierwsze miejsce, tytuł mistrza Polski w tej samej dogrywce wywalczył Jan Musiolek. Sierry i Postołowo, właścicieli. Dwa fantastyczne pola. Chciałem podziękować PZG za tego wspaniałego prezydenta, co mamy prezesa. Bogusława Bila, co mnie całkowicie wykończył dzisiaj. Dziękuję. Brawo. Zaczęliśmy od seniorów, teraz przejdziemy do kategorii 19-34. I najlepszy wynik brutto wśród pań uzyskała pani Oksana Wojtkiewicz. W kategorii netto trzecie miejsce zajął Rafał Majszak. Drugie miejsce netto zajął Marek Orłowski. Ktoś z klubu Mazury? Nie. Prosimy pana Jurka, sędziego tego turnieju, o przekazanie Markowi. I wreszcie pierwsze miejsce netto zajął Bartłomiej Babi.
jesteście kategoria brutto. Drugie miejsce z nadziejami na jeszcze wiele lat występu w tej kategorii, bo 19 lat i dopiero się załapał do tej kategorii. Wojtek Świniarski. Tytuł pierwszego wicemistrza Polski. Człowiek, zawodnik, który w tym roku ciężko pracował, żeby zdać maturę. W związku z tym dopiero teraz doszedł do bardzo wysokiej formy. Kuba Żelaza. No i pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę triumfatora kategorii seniorów, triumf rodzinny, Sebastian Musiolik. Dziękuję serdecznie. Chciałbym również podziękować właścicielom klubu Sierry i Postołowo za świetną organizację tego turnieju. Pana Jacka Gazeckiego i Mitukiewicza też bym chciał podziękować za live scoring i to wszystko. No i współgracze, szczególnie Wojtek, Ernest, no i Kuba za świetny mecz. Dziękuję Wam. Proszę Państwa, przechodzimy do kategorii medamatorów. W tej kategorii najlepszy wynik wśród pań brutto uzyskała pani Dorota Kozakiewicz-Leiderman. Trzecie miejsce w kategorii netto zajął Jacek Kubicki. Czy jest ktoś z klubu Royal Milanów? Jest. Przekażemy. Drugie miejsce netto Michał Pończ. Trochę podobne. Pierwsze miejsce netto Dariusz Kos. I kategoria brutto, wśród medamatorów, drugi wicemistrz Polski, Roman Glebko. Drugie miejsce i tytuł pierwszego wicemistrza Polski, Lech Sokołowski. Wreszcie mistrz Polski, człowiek, który niestety chyba zdominuje tą kategorię przez najbliższe 20 lat. Dopiero pierwszy raz jej jest, chyba że się ktoś pojawi z rewelacyjnymi wynikami. Michał Kasprowicz. Ja się powtórzę, ale myślę, że trzeba. Chciałbym bardzo podziękować organizatorom właścicielom pola Postołowo i Sierra za wspaniałe przygotowanie pola i chciałbym podziękować wszystkim też osobom, które jako załoga tych klubów brały w tym udział. Chciałem też podziękować współgraczom za wspaniały turniej. Co prawda może to wyglądało tak, że wygrałem z taką dużą przewagą, ale pomimo tego naprawdę bardzo musiałem się mocno napracować, także dziękuję jeszcze raz, bardzo się cieszę. Do zobaczenia, Golf. Twój sposób na życie.